Do suwalskich podstawówek trafiły pieniądze na doposażenie gabinetów medycznych. Na ten cel ratusz wyasygnował niemal 47 tysięcy złotych. Kwota na cuda nie pozwala, zatem na co dyrektorzy placówek mogą wydać te pieniądze? A te pieniądze będą przeznaczone na zakupy głównie do doposażenia tych gabinetów. Będą to takie rzeczy jak kozetki, parawany, ciśnieniomierze, czy też apteczki z lekami. Także takie rzeczy najpotrzebniejsze, które funkcjonują w tych gabinetach szkolnych i takie, które, nazwijmy to, zużywają się bądź tracą swój termin ważności. Pieniądze trafiły do wszystkich prowadzonych przez miasto szkół podstawowych. Każda dostała po niespełna 7 tysięcy złotych. Każda ze szkół dostała takowe dofinansowanie i te zakupy już dyrektorzy w ramach we własnym zakresie będą musieli dokonać. Do szkół ponadgimnazjalnych pieniądze na taki sam cel trafiły w listopadzie ubiegłego roku.